To jest stan absolutnego piekła, takiego niewiarygodnego zaszczucia, osaczenia i umęczenia, od którego nie ma odpoczynku żadnego. Człowiek leży, a męczy się, jakby musiał nosić wory z kamieniami po stromym zboczu w górę. Mam na imię Marek i jestem uzależniony od alkoholu. Chcę pomóc innym chorym osobom, bo alkoholizm jest chorobą, którą można leczyć. Jeśli więc znasz kogoś, kto potrzebuje pomocy, to zachęć go do posłuchania tej rozmowy. Jakby myślałem o tobie, to przypomniała mi się wpierw książka, którą przeczytałem, jak byłem dzieciakiem. I to była książka My dzieci z dworca zoo. Ale miałem wtedy, nie wiem, 15-16 lat, mocno mną wstrząsnęła. Natomiast jak już byłem trochę starszy, to przeczytałem Heroinę. Nie wiem, ile to było lat temu. Myślę, że 15 albo może trochę więcej. I jakby obie książki do kupy chyba zadziałały na mnie w ten sposób, że mimo tego, że wszedłem w uzależnienia i to też od narkotyków, to zawsze miałem taki czerwony, takie światło alarmowe w głowie, że heroiny nie dotknę się nigdy w życiu. I jak? No, mi się udało nie dotknąć, natomiast wiem, że tobie się nie udało. Znaczy, nie to, że mi się nie udało. Ja bardzo chciałem brać heroinę i brałem ją długo. A jaki był, powiedz mi, jakby metodyka dojścia do heroiny? Czy ona się pojawiła od razu, czy ona była wypadkową jakąś innych substancji? Nie, no to był u mnie klasyczny taki proces. Uzależnienie jest chorobą postępującą, więc przechodziłem od alkoholu i marihuany do amfetaminy, grzybów, LSD i coraz mocniejszych rzeczy. No i chciałem przechodzić do coraz mocniejszych rzeczy, no bo tak działa umysł osoby uzależnionej, że ona chce coraz mocniej i mocniej. Natomiast osoba uzależniona nie potrzebuje heroiny, żeby się zabić. W ośrodku, gdzie byłem, gdzie się leczyłem, leczył się taki chłopak, który się zabił przy pomocy marihuany, tak to można nazwać. Doprowadził się marihuaną do takiej paranoi, że się zabił. I to nie znaczy, że marihuana jest zabójcza. Tak samo to nie znaczy, że heroina jest zabójcza. Zabójcze jest uzależnienie, choroba jest zabójcza. Ludzie nieuzależnieni mogą używać alkoholu i innych środków zmieniających nastrój. To im nie zagraża. A jeśli zagraża, to w znacznie mniejszym stopniu. Natomiast osoby uzależnione się zabijają i są tacy, którzy na przykład przestaną pić i ćpać, a zabiją się sportem. No każde uzależnienie prowadzi gdzieś tak, nie wiem, na jakieś manowce, no, uzależnienia chemiczne do śmierci, behawioralne do generalnie problemów w życiu. Które też mogą doprowadzić do śmierci. Też. U podstaw tych uzależnień prawdopodobnie jest jeden mechanizm, bo to w większości wypadków przebiega bardzo podobnie. Są te same, ta sama eskalacja, te same mechanizmy, za pomocą których uzależniony zakłamuje swoje życie, wmawia sobie, że jest dobrze. Moje życie, kiedy piłem i ćpałem, było nie da się nawet tego porównać, jak bardzo ono było gorsze od tego mojego dzisiejszego życia. Ale wtedy byłem przekonany i wbijałem sam sobie do głowy bardzo mocno, że to jest jednak bardzo fajne życie, fajniejsze niż mają inni. Chociaż wprawdzie wymiotuję żółcią, kwasem, czymś, co mi przepala gardło. Co wieczór jestem nieprzytomny. Chociaż ważyłem wtedy, kiedy w ostatnim okresie mojego picia ważyłem 25 kilo więcej niż teraz. Nie mogłem wejść po schodach, nie mogłem kucnąć nawet, ale byłem przekonany, że moje życie jest wspaniałe, tak sobie wmawiałem.
Dopiero kiedy się ocknąłem na podłodze z złamaną ręką i nie mogłem wstać, zacząłem się wtedy bać strasznie, że to już koniec. Ale mieszałeś, rozumiem, narkotyki z alkoholem, tak? Bardzo długo tak, a potem ostatni okres to był przez 20 miesięcy tylko piłem i tym alkoholem się mało nie zabiłem. No ale alkohol jest jednym z najsilniejszych narkotyków. Różnica jest taka, że jest legalny, więc przynosi trochę mniej być może ofiar z tego powodu, że alkoholików nie wsadza się do więzienia za alkoholizm, nie trzyma na komisariatach, nie bije się ich za to, więc oni troszeczkę, no nie robi im się tych rzeczy, które policjanci robią narkomanom, więc alkoholicy być może trochę wolniej umierają. W ogóle jest takie kłamstwo, znaczy kłamstwo, nie wiem czy kłamstwo, ale właśnie to co powiedziałeś, że alkohol jest jednym z najsilniejszych narkotyków. Bardzo mało się mówi o tym w ogóle, że alkohol to nie jest jakaś oddzielna tak naprawdę substancja, tylko to jest jeden z narkotyków. Tak. I to właśnie bardzo silne. No. Tak, porównywalny z heroiną. Tyle, że oczywiście no właśnie nie ma tych obciążeń legalnych, poza tym heroiniści w pewnym momencie zaczynają brać heroinę dożylnie, co się wiąże z dodatkowymi ryzykami, bo się można złapać różne choroby. Ja pamiętam, ja mam HCV, czyli wirusowe zapalenie wątroby typu C. Brałem heroinę razem z dziewczyną, która miała HCV. I pamiętam ten poranek. Ona mi powiedziała: Tomek, nie pamiętam, która pompka jest twoja, a która moja, czyli strzykawka. Ja jej odpowiedziałem: nie pierdol, tylko rób ten zastrzyk. Zrobiła mi ten zastrzyk i tak dorobiłem się kolejnej śmiertelnej choroby. Na szczęście teraz HCV można leczyć. Miałem takiego, znaczy mam. Można leczyć, powiedzmy, wcześniej też można było, ale teraz można leczyć w miarę łatwo. Mam takiego kolegę, który, pamiętam, też wstrząsnęło tą dom, jak on mi opowiadał o tym. To może powiedz, jak ty miałeś jakby te wejście w heroinę. Rzeczywiście w heroinę się wpada tak od razu? Nie, to różnie bywa. Ja za pierwszym razem byłem rozczarowany. Nie poczułem tego tak. To takie jakieś, takie ogarnęło mnie jakieś takie ciepełko, spokój, ale słabe mi się to wydawało. Natomiast ale to też spowodowało, że nie miałem już żadnych oporów. No skoro to jest takie słabe, no to można to sobie po prostu od tak brać. Najwyraźniej to jest przereklamowane, nie ma w tym żadnego ryzyka. No a za którymś razem zacząłem odczuwać taką, to ciepełko się przeobraziło w coś bardzo rzeczywiście mocnego. I nie zauważyłem kiedy, bo to się tak nie zauważa, kiedy nagle się to stało niezbędne do życia. No, w moim przypadku może trochę dłużej to trwało, bo ja przez dłuższy czas zamiast mieć ciągi heroinowe, miałem ciągi mieszane. To znaczy jednego dnia heroina, drugiego dnia alkohol, trzeciego dnia heroina, czwartego dnia alkohol, w dni nieparzyste heroina, w dni parzyste alkohol. A tak sobie założyłeś? Nie, ale jakoś tak wyszło. To może na zasadzie, żeby była jakaś odmiana w życiu, nie? I to spowodowało, że dłużej się u mnie rozwijało tak zwane, to co ludzie nazywają fizycznym uzależnieniem, ale to jest niewłaściwe określenie. Po prostu później się u mnie pojawił tak zwany objaw odstawienny. Koledzy mieli głody, trzęśli się, a ja nie rozumiałem, o co im chodzi. Przecież jak się nie bierze heroiny, to można się napić. Na nich alkohol już nie działał wtedy, to czy nie usuwał im tego objawów odstawiennych. Dopiero po jakimś czasie u mnie to się zaczęły się u mnie te pierwsze objawy odstawienne. A takie wychodzenie właśnie, no takie wychodzenie już po prostu, nie wiem, na jakimś detoksie z tego fizycznego uzależnienia jest bardzo ciężkie? To jest niewiarygodne cierpienie, nie do opisania. O tym koledze chciałem powiedzieć, bo on mi kiedyś opowiedział swoją historię. On mi mówił, że wpadł, w ciągu 2 tygodni się uzależnił bardzo, bardzo silnie i on mówił, że jak wychodził z heroiny,
to mówi, że odczuwał tak jakiś irracjonalny, nie do zlokalizowania ból w swoim ciele, że zaczął napieprzać łokciem o ścianę po to, żeby poczuć taki prawdziwy, realny, fizyczny ból. To niestety nie pomaga. I jemu mówi, że no, on poczuł ten ból, ale no, że się do samej kości tutaj, do tej chrząstki, no, zrobił sobie po prostu dziurę w ręce, nie? Żeby poczuć fizycznie. Ale to niestety nie pomaga. Najgorszą rzeczą, kiedy się odstawia heroinę, no to jest nie to, że tam, że jest człowiekowi zimno, że się trzęsie, ale to, że przestaje odczuwać wszelką ulgę. To znaczy, to jest trudne do opisania, bo odczuwa się na przykład leżenie na łóżku, jakby było tak samo męczące, jak marsz pod górę wielogodzinny. Nie ma sposobu na ulgę, czy człowiek usiądzie, czy się położy. Cały czas czuje się tak, jakby straszny wysiłek go nie odstępował. Nie można spać. Świat przestaje mieć te wszystkie zaokrąglone i miękkie miejsca. Wszystko jest twarde, wszystko jest bardzo niewygodne i taki stan, powiedzmy, przez 10 minut może byłby irytujący, ale kiedy to trwa przez dzień, dwa, trzy, cztery, niektórzy mieli po 17 dni nawet, to jest stan absolutnego piekła, takiego niewiarygodnego zaszczucia, osaczenia i umęczenia, od którego nie ma odpoczynku żadnego. To jest trudne do opisania. Człowiek leży, a męczy się, jakby musiał nosić wory z kamieniami po stromym zboczu w górę. A po jakim czasie brania narkotyków miałeś taki syndrom? No u mnie to później. U mnie to tam rok chyba intensywnego brania i mieszania z alkoholem i dopiero się wtedy u mnie pojawił ten objaw. Ale wiem, że u innych ludzi może się pojawić znacznie szybciej, jeśli ktoś bierze dzień w dzień heroinę. Wielu kolegów, z którymi brałeś, nie wyszło z tego? No jeden kolega, z którym który bardziej pił niż brał, ale on nie żyje. Natomiast osoby, z którymi się później leczyłem w ośrodku, to jest tragiczne, bo widziałem, jak ci ludzie odżywają, wracają do życia. Później się dowiadywałem, że wyszli z ośrodka i ten w szpitalu nieprzytomny, drugi nie żyje. Wracali do nałogu? Tak, tak. I to byli często ludzie, którzy się bardzo angażowali w terapię i w życie ośrodka, i takimi byli filarami społeczności. A wychodzili na zewnątrz i... No ale mieliśmy też na przykład w ośrodku takiego jednego z liderów naszej społeczności, którego policja ścigała za posiadanie narkotyków. To jest właśnie nieludzkie prawo, jakie mamy. Człowiek się leczy, i chce zrobić ze sobą coś i osiąga na tej drodze sukcesy, a nagle wpada do ośrodka policja albo przychodzi pismo od prokuratora i zabierają człowieka z ośrodka, gdzie się leczy, do więzienia, w którym się ćpa. On siedział w celi, taką mu gwiazdkę zafundowali, siedział w celi z ludźmi, z całą celą, która ćpała. I ponieważ on był tam najstarszym ćpunem, to te ćpuny tam w więzieniu go zmusiły, żeby im robił zastrzyki wszystkim, bo najlepiej umiał. A on nie zaćpał i wrócił. Ale myślę, to jest narażanie ludzkiego życia na takie niebezpieczeństwo, zrobienie czegoś takiego. To,
Bo to jest cud po prostu, że on nie zaćpał. To jest łaska boska. Ja sobie jestem w stanie wyobrazić, jakby mnie ktoś zamknął, wiesz, w pomieszczeniu, nie musiałaby być do cela i kazał na przykład nalewać wódkę jakimś osobom. No. Potrafię sobie wyobrazić, jakie to musiało być piekło. No ale to jakby temat, wiesz, resocjalizacji w ogóle w polskim systemie sprawiedliwości, to jest temat na inną historię pewnie. Nie, my mamy pod tym względem lepsze społeczeństwo niż państwo, bo więcej zrozumienia okazują ludzie. Jak ktoś chce się dla osoby uzależnionej, która się stara pracować nad sobą, to ja nigdy nie miałem takiej sytuacji, że jak mówiłem, że nie przyjdę na spotkanie, jeśli będzie alkohol na przykład czy coś, żeby ludzie nie okazali zrozumienia. Jeśli ktoś miał problem, to okazywało się przeważnie, że sam ma problem. No, tak. Miałem taką sytuację, że pewien Nestor, jak to się mówi, taki naszego dziennikarstwa, człowiek, autorytet, zaprosił mnie, bo powiedział mi, przeczytał moją pierwszą książkę o Macierewiczu, chciał mi opowiedzieć o Macierewiczu. 4 godziny rozmawialiśmy. Ja mu powiedziałem, że nie może być alkoholu, nie? Ale po 2 godzinach on nie wytrzymał. Wyjął butelkę i powiedział, teraz nie patrz. I zaczął pić. Ja jakoś wytrzymałem te drugie 2 godziny z nim. Mówił bardzo ciekawe rzeczy. Mówił, że Antoni Macierewicz jest rosyjskim agentem, tylko nie w sensie, nie został zwerbowany przez służby, tylko że to jest pewnego rodzaju uzależnienie polityczne. To było bardzo ciekawe, pełno informacji, ale po 2 godzinach już nie mogłem, poszedłem. A co ciekawe, on później, nie wiem w jakim stanie, publicznie mówił, że ja nie mam racji i Macierewicz nie jest żadnym agentem, więc w sumie być może jednak było to... Więc nie wiem na ile, kiedy mu wierzyć, nie? W sumie, chociaż informacje, które mówił, były ciekawe. Co takiego najgorszego, powiedz, jak pamiętasz z tego swojego czasu brania i picia, sobie zrobiłeś jakby? Jakaś taka strata duża twoja. A to są rzeczy, nawet nie wiem, czy właściwie o czym, są niektóre rzeczy, o których nawet nie można opowiadać, ale 4 razy mnie na przykład umierałem, dostawałem, przyjeżdżało pogotowie, wstrzykiwali mi zastrzyk z tak zwanego narkanu, który niweluje działanie heroiny i to mnie przywracało do życia, więc umierałem, złamałem sobie rękę. Zniszczyłem swoje pierwsze małżeństwo. Ile lat miałeś w ogóle, jak to się działo? To się działo właściwie tak na ostro już od 2000 do 2014 roku, to był z przerwami na pobyty w ośrodkach. No, to było cały czas. A kiedy do heroiny wracałeś już po pierwszym odstawieniu? Trudno powiedzieć, kiedy było pierwsze odstawienie, no bo ja ciągle próbowałem już. Po 2000, powiedzmy pierwsze odstawienie takie, to było 2005-2006, byłem w ośrodku, no to 3 miesiące byłem czysty, potem zacząłem pić i zacząłem ćpać, tak, i potem byłem jeszcze raz w ośrodku, drugi raz w ośrodku. Ale po tym też, po drugim ośrodku to już głównie piłem.
ale to niewiele zmienia. Czyli heroinę pisałeś na heroinie? Nie, ja nigdy nie pisałem książek w stanie... Zawsze, kiedy pisałem, byłem czysty. Ale to był okres generalnie, kiedy nie byłeś w sensie czysty. Ja nie mówię, że pisałeś... Nie chodzi mi o to, czy pisałeś ją po... No podejrzewam, że po heroinie samej... Pod wpływem nie, ale tak. No ale kiedy pisałem, to byłem... No, nie byłem abstynentem na pewno w tym okresie, prawda? Natomiast robiłem przerwy od używania, żeby pisać książki, bo to się nie da połączyć. No, ja nawet po alkoholu to nie potrafiłem czytać książek, więc nie wyobrażam sobie pisania czegokolwiek, tworzenia w ogóle. Co ci pomogło, żeby jakoś się wyprostować w końcu? Bardzo prosta rzecz, którą mi... Bo kiedy poszedłem do ośrodka, to wszyscy mi mówili, że po wyjściu z ośrodka powinienem to zrobić. Powinienem zrobić 90 meetingów w 90 dni, czyli 90 spotkań anonimowych alkoholików lub anonimowych narkomanów w 3 miesiące, tak żeby przez 3 miesiące codziennie być na takim spotkaniu. I o ile ja w ośrodku akceptowałem różne reguły, ośrodek dla narkomanów to jest miejsce, gdzie panują takie rygory, które ludziom z zewnątrz trudno sobie wyobrazić. Ludzie, którzy tam byli, to byli ludzie, którzy siedzieli w więzieniu, nie? Ale mówili, że no w sumie to oni w puszce było lżej. Ale ja to akceptowałem, ja nawet byłem tam w tym ośrodku aktywny i tak dalej. I akceptowałem te rygory i tam byłem też na różne, potem zajmowałem stanowiska, niewysokie, ale takie, na których też się egzekwowało te rygory wobec innych. Byłem gorliwy, może nawet nadgorliwy chwilami i to mi wszystko łatwo przychodziło. Łatwo jak łatwo, no ale w miarę łatwo. Natomiast chodzenie na spotkania AA i NA to mi się wydawało, to mi się wydawało najgorszą męką. Z ośrodka wychodziliśmy na te meetingi, które były w mieście, bo to było w Toruniu, ten ośrodek był w Toruniu, więc chodziliśmy na toruńskie spotkania AA i NA, czyli anonimowych alkoholików i anonimowych narkomanów. I ja na każdym takim meetingu myślałem, że po prostu zniosę jajko, jak pierwsza osoba zaczynała mówić o tym, jak jej było źle, kiedy ćpała i jak jest jej dobrze teraz, kiedy nie ćpa. Potem druga, trzecia, czwarta i tak dalej. Albo opowiadali o jakichś swoich sprawach życiowych, w rodzaju, że się tam szef jest głupi, ale nie przejmuje się tym, na urlop pojechałem, samochód mi się zepsuł, po prostu chciało mi się walić głową w stół. Nie byłem gotów słuchać innych ludzi zupełnie. To znaczy moja koncentracja na sobie wtedy była taka, że jak ktoś inny coś mówił, to było dla mnie nie do wytrzymania. Delikatne problemy z pokorą też chyba. No, kosmiczne po prostu. I dlatego jak wyszedłem z ośrodka, to próbowałem na te meetingi chodzić, ale nie dałem rady. I jak odpuściłem sobie meetingi, to natychmiast zacząłem pić, potem ćpać. Ta historia się powtarzała. Wracałem do ośrodka, próbowałem chodzić na meetingi, nie byłem w stanie. I dopiero jak ocknąłem się na ziemi ze złamaną ręką i nie byłem w stanie stać, a potem wymiotowałem czymś zielonym przez 3 dni, niesamowicie cuchnącym, ale całymi hektolitrami, bo bez przerwy piłem wodę, a co wypiłem, to wymiotowałem ją, ale już w takiej zielonej, cuchnącej postaci. To po trzech, to wtedy się tak przeraziłem, że po 3 dniach zrobiłem straszną rzecz po prostu. Najgorszą rzecz w moim życiu, taką, co byłem pewien, że nigdy jej nie zrobię. Poszedłem na meeting. I potem tego samego dnia zrobiłem coś już kompletnie nie do pomyślenia. Po tym meetingu jeszcze tego samego dnia poszedłem na następny meeting.
bo to było jedyne miejsce, gdzie się czułem bezpiecznie. I jak ci ludzie mówili, że jest im dobrze, to ja chciałem tylko, żeby oni mówili i mówili. I tak zrobiłem 90 meetingów w 90 dni i moje życie się odwróciło jak naleśnik na patelni. I tylko to? Czy coś jeszcze było? Nie no, potem po tych 90 meetingach dalej chodziłem. Już nie tak często, ale chodziłem. I no zacząłem się pilnować właśnie od strony bardzo tego, co robię, jeśli chodzi o zacząłem się pilnować, jeśli chodzi o kwestie też etyczne. Nie mogę kłamać na przykład, bo nie dlatego, że jestem taki święty, tylko że jeśli zacznę kłamać innym ludziom, to zaraz zacznę kłamać też sobie. To jakby umiejętność okłamywania i samookłamywania u osoby uzależnionej jest duża, więc ja nie mogę sobie... I skłonność, więc jak ja sobie pozwolę na jakieś kłamstwo, drugie, kogoś wyprowadzę w błąd, to zaraz zacznę okłamywać siebie. Zaraz dojdę do wniosku, że może ja nie jestem wcale uzależniony, albo jestem jakiś inny. I może ja jednak mogę pić albo ćpać i wtedy umrę. I wiem, że wszyscy ludzie, którzy wrócili po dłuższym okresie czystości do picia i ćpania, później opowiadają, że to, co się wtedy wydarzyło, było znacznie gorsze niż to, co było przed. Że ja sobie przypominam, jak czekałem kiedyś na detoks w szpitalu praskim i tam był chłopak, który czekając razem ze mną na ten detoks dostał padaczki alkoholowej, zaczął walić głową w podłogę, a tam był jakiś gwóźdź, przebił sobie powiekę i tak sobie myślałem, że sobie przypominałem, nie? Co jeszcze mnie nie spotkało, a co jeszcze mnie spotka, może jakie rzeczy jeszcze mnie spotkają, gdyby w razie przerwania abstynencji. I odpłynąłeś gdzieś na chwilę? Nie, właśnie zacząłem o tych rzeczach myśleć. Ale nie o wszystkim chyba trzeba mówić, bo niektóre rzeczy są tak straszne, że... Tyle tak, że wniosek jest taki, że teraz prowadzę, można powiedzieć, bardzo wyczerpujące i burzliwe życie. Pracuję po 20 godzin na dobę. Różni gangsterzy ciągają mnie po sądach. Nie politycy, o których piszę. Nie. Wyręczają ich w tym różni gangsterzy, miliarderzy, którzy mnie pozywają z jakichś absurdalnych powodów. Pozwała mnie na przykład za książkę o Macierewiczu, pozwała mnie spółka, która nie istniała, gdy pisałem tę książkę. Ale sąd przyjmuje taki pozew i sprawa się będzie toczyć kilkanaście lat, bo taki mamy system prawny. Mhm. Więc takie rzeczy się dzieją, ale jest to nieporównywalnie. Znaczy w ogóle nieporównywalnie to jest... Trzeba to sobie rozumieć dosłownie, słowo nieporównywalnie. Jest to nieporównywalnie lepsze od tego, co było. A propos tych sytuacji stresujących, bo sam po sobie też wiem dobrze, że dla osoby uzależnionej no sytuacje jakieś kryzysowe, takie duże, mocno obciążające jakieś nasze stany emocjonalne, psychikę, no są czasem sprawdzianem, no i też wyznacznikiem tego, gdzie jesteśmy z tą swoją trzeźwością, jak sobie z tym radzimy, nie? Czy sobie radzimy, czy tak naprawdę trwamy tylko w abstynencji. Ja pamiętam, jaka była na ciebie no, bardzo duża nagonka na tej całej prawicowej takiej części polskiej sceny politycznej i mediów właśnie po książce o Macierewiczu. To już ile lat temu? To było ze 3 lata temu? Tak, ale to cały czas trwa, tyle że już nie jest to no, ale powiedzmy taki zmasowany w mediach atak głośno. Się pojawił na początku ten... zaraz, nie? Jak ty sobie wtedy, co było trudne, jak sobie radziłeś? Ja byłem zdumiony, że wychodzące na papierze tygodniki, artykuły podpisane nazwiskami ludzi, że można tak kłamać, bezczelnie.
I przerażony tym, że tym ci ludzie sami nie rozumieją, jakim niebezpieczeństwem dla nich jest kłamstwo, które stosują. Ja sam pozwałem 3 gazety. Uznałem, że po prostu nie może społeczeństwo z tym żyć, że są po prostu jawne kłamstwa. Pozwałem te osoby, no bo one naruszyły moje dobra osobiste, napisały, że jestem kłamcą, że książka się składa z samych kłamstw i pomówień i tak dalej. I nie wiem, czy to jest sposób na radzenie sobie. Może tak. Bo może dobrze jest razem z prawnikami i przed sędzią tak wypowiedzieć cały ten ból, który z tego wynika. Ale to nie jest tak, że te procesy prowadzą do jakiejś satysfakcji, bo ja widzę, że sędziowie mówią: oj tam, wolność słowa. Ja uważam, że wolność słowa jest po to, że wolność słowa jest wartością, ale jeszcze wyższą wartością jest prawo do prawdy. Ludzie mają prawo do prawdy. I jeżeli ktoś świadomie, konsekwentnie gwałci tę wolność słowa, a potem w sądzie nagle się właściwie przyznaje, że nie, bo ja to tak napisałem, ale nie sprawdziłem tego. Albo mówi: no w artykule napisałem, że opieram się na 5 raportach służb specjalnych, a tak naprawdę to jednak był 1, ale go nie pokażę, nie mogę, bo to tajemnica. To myślę, że no, ktoś taki powinien odpowiedzieć za swoje kalumnie. Ale i ja to przeżywałem bardzo mocno. Myślę, że dużo dobrego zrobił czas. Bo teraz po 3 latach przeżywam to spokojniej. Znaczy uczę się, zaczynam rozumieć, może że nie wszyscy ludzie prowadzą taką pracę nad dążeniem do prawdy i prawdomówności, jak tak praca, którą musi wykonać, którą powinna wykonać osoba uzależniona, jeśli chce być czysta. Ja oczywiście nie jestem święty, ja się łapię też czasem na jakichś drobnych, w rozmowach z ludźmi, zauważam po rozmowie na przykład, że powiedziałem coś, ale jednak mówiąc to odruchowo naświetliłem to od strony, która jest dla mnie bardziej korzystna. Można by to interpretować w rozmowach w rodzaju tam kupiłeś mleko, no nie kupiłem, bo. A potem sobie myślę, w sumie to usprawiedliwienie, że nie kupiłem, bo, to takie nie do końca. Można było jakoś zaradzić okolicznościom, które sprawiły, że nie kupiłem mleka. No to są ludzkie rzeczy, nie? Ale Ja się zadręczam. Ja się zadręczam każdym w tych artykułach, które piszę, książkach, filmach, zadręczam się każdym przecinkiem. Żeby nie było kłamstwa, nieścisłości. I boję się tego świata, w którym żyjemy teraz, kiedy na przykład telewizja publiczna szkaluje martelem part, publikując jakieś fejkowe konto i twierdząc, że to ona coś napisała. Czasem mamy paskudne, jeśli chodzi o poziom w ogóle niektórych mediów, bo to ciężko mówić o dziennikarstwie tak naprawdę. Ale już zostawmy to bagno, może tak, bo to odbiegamy za bardzo. Dzisiaj na przykład chodzisz jeszcze na meetingi? Teraz to raz na rok. Raz na rok. A powinienem częściej, no ale pracuję 20 godzin na dobę. A nie widzisz tutaj jakiegoś problemu w tym, że pracujesz tak dużo? Widzę, tak. To popadanie w... No jest takie zjawisko jak pracoholizm, prawda?
I kiedy napisałem tę pierwszą książkę o Macierewiczu, to miałem nadzieję, że okej, nacharowałem się, a teraz inni dziennikarze przejmą pałeczkę. No przecież to jest taka sprawa, że koniecznie trzeba się nią zająć, a ja będę mógł, nie wiem, znowu pisać powieści, chodzić na mityngi. Tymczasem ogromna większość mediów wolała schować głowę w piasek i nie ciągnąć tych wątków, chociaż one są oczywiste, bo wystarczy przy liderach naszej prawicy pogrzebać i zawsze się trafia na obce, nieprzyjazne mocarstwa, na Rosję, na Chiny. Więc teraz jestem trochę w kropce, nie? Bo chciałbym pożyć i pewnie dobrze by mi zrobiło, gdybym mógł mniej pracować. A z drugiej strony no, jest wojna hybrydowa. Polska jest zagrożona. Europa, Zachód. U nas mało kto się zajmuje tymi najistotniejszymi kwestiami i tak nie potrafię tego odpuścić, zostawić tego innym. Rad ci nie będę udzielał, bo sam nie lubię, jak mi ktoś radzi. Powiem tylko tyle, że ja mam wolny wybór, ty też masz na szczęście wolny wybór, bo jesteśmy przynajmniej dzisiaj wolni od narkotyków, alkoholu i możemy robić to, co chcemy, przynajmniej w teorii, nie? Możemy. Możemy. I jeżeli ja pracuję po 20 godzin na dobę, to też jest mój wybór. On wynika z jakiegoś rozpoznania sytuacji, w której ja widzę, że ja uznaję, że ciążą na mnie pewne obowiązki. To uznanie wynika z rozumowania opartego na faktach, ale to w końcu ja uznaję. Mogę się mylić. Być może ratowanie siebie jest ważniejsze niż ratowanie siebie i rodaków. O. Życzę ci, żebyś dokonywał właściwych wyborów tylko dla siebie. I dziękuję. Nawzajem. Dziękuję. Dziękuję za rozmowę.